Musiałem zacząć od zmiany sposobu myślenia w ogóle. Na początku gdzieś tam były jakieś pomysły, żeby z Anglii ściągać auta do Polski. W tym roku chyba około 10 mieszkań już sprzedaliśmy. W okolicach 500 tysięcy pewnie zamkniemy taki całkowity zysk. Teraz przyszłościowo myślę o tym, żeby też w Anglii coś tam działać. Robili nam mieszkanie i po nocach nawet potrafili mi jakieś głosówki na WhatsAppie zostawiać. Patryczku, nie martw się, my tutaj ram pam pam, zaraz skończymy remont, będzie wszystko zrobione. Biznes Rider. Daniel Siniec. Na miejscu pasażera jego gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witajcie w nowym odcinku Biznes Ridera. A moim dzisiejszym gościem jest Patryk Kurzawa, piąteczka. Cześć, cześć. Patryk jest w wieku 28 lat i ma za sobą już zrobionych 30 flipów. Zaczynał na początku jako kelner w Anglii, później jako monter konstrukcji stalowych i w wieku 25 lat, można powiedzieć, że zacząłeś robić flipy, tak? Tak. I chciałem przedstawić moim widzom twoją historię, no bo 30 flipów to jest naprawdę spory zysk. No ile ci się udało zarobić jakby przez te 3 lata robienia flipów? No to tak licząc średnio, no to na pewno tam ponad milion 200, coś takiego. Nie? To jest, uważam, że spory zysk jak dla młodej osoby. Powiedz mi, co ci zmotywowało, żeby zmienić swoją pracę, jakby żeby przejść w jakiś biznes? Jak to było u ciebie, jak to się zaczęło? Wiesz co, już od parę lat wcześniej już zacząłem się interesować przedsiębiorczością. Szukałem różnych informacji na ten temat. No zawsze gdzieś tam czułem, że nie chcę pracować na etacie. No i tak zgłębiając wiedzę, po prostu natrafiłem na nieruchomości, później gdzieś tam na ciebie w internecie, na YouTubie i stwierdziłem, że to jest fajny kierunek, że flipy to jest fajna inwestycja na sam początek, żeby pomnażać kapitał. Nie? A nie miałeś obaw, nie bałeś się, czy to przypadkiem jest prawda, co ten gość tam gada w tym internecie, w tym swoim samochodzie? Wiesz co, tak naprawdę no to gdzieś tam na początku musiałem zacząć od zmiany sposobu myślenia w ogóle. Jakieś tam pierwsze książki i tak dalej. No i jak już tam czytałem książki, oglądałem różne webinary, różne YouTuby, różne tam filmiki, no to gdzieś tam widziałem już, że to nie może być ściema, no i trochę tak uwierzyłem, nie? Uwierzyłem w to, że naprawdę tak można, więc wykupiłem szkolenie wtedy. Okej, okay, super. A powiedz mi, twoja rodzina coś widziała o tym, że jedziesz na taki kurs, jakby, że jako osoba, która pracuje, nie wiem, fizycznie, prawda, nagle będzie robiła inwestycje? Tak, tak. Wiesz co, no moi rodzice, no to też pracownicy etatowi są. Moi rodzice w Anglii mieszkają, teraz jeszcze cały czas. No i mówiłem im o tym, tak naprawdę tylko im, bo ja jak chcę coś zrobić, no to dużej liczbie osób nie mówię, tylko gdzieś tam najbliższym i po prostu działam. Także no, mówili, żebym sobie został jeszcze w Anglii, tam rok, dwa, odłożył sobie trochę więcej kapitału, dopiero wtedy, żebym wrócił i do Polski, żebym coś tam zaczął robić, no ale w różnych miejscach słyszałem, w różnych książkach, że jak chcesz działać, to działaj teraz. No i stwierdziłem, że okej, z narzeczoną wtedy jeszcze odłożyliśmy 30 tysięcy na jakąś inwestycję, odłożyliśmy, czy tam na życie, na sam początek. I na wesele odłożyliśmy, no i stwierdziliśmy, że dobra, to wracamy, wesele i od razu. A chcieliście wrócić do Polski, czy jaki był pomysł na was? Tak, wiesz co, no, ja od zawsze chciałem być w Polsce, więc dlatego no, chciałem robić jakiś biznes tutaj. A nie myślałem, żeby robić to w Anglii? W Anglii też jest spoko, jeżeli chodzi o nieruchomości. Tak, tak, tak. No w Anglii tam też są fajne możliwości, tak. I teraz przyszłościowo myślę o tym, żeby też w Anglii coś tam działać, ale wydawało mi się w Polsce, wiedziałem, że jak pójdę na szkolenia, dostanę pewną strategię, to będę mógł tutaj działać, a i tak chciałem mieszkać po prostu w Polsce. Nie? No bo tu jesteś w Polsce, to jest twój kraj, prawda, twój język, prawda? Tak, tak. Więc wiele osób też chce wrócić do Polski, którzy mieszkają za granicą, bo jednak pracują dla kogoś, ale dla kogoś nie dla swojego nawet, tylko dla Niemca, bo Holendra, Anglika i tak dalej. Także no jakby nie patrzeć na
najlepiej się żyje nam tutaj. Tym bardziej, że Polska się zmieniła, prawda, przez te ostatnie 20 lat i to nie jest ta sama Polska nawet co 5-10 lat temu, prawda? Więc jakby jakość życia, mamy lepsze restauracje, mamy lepsze, ładniejsze budynki, mamy już czysto, więc jakby zarabiamy godnie w wielu miejscach, prawda? Więc już o wiele lepiej się żyje. Okej, czyli zrobiliście się flipów. A jaki był dla Ciebie tamten rok 22? No bo wybuch wojny na Ukrainie spowodował to, że wiele osób się wystraszyło i niektórzy już nawet mówili, że flipy się skończyły, tak? Że już po prostu jest koniec. I jaki był dla Ciebie tamten rok? Wiesz co, tamten rok był naprawdę, też był trudny, ale przetrwaliśmy to. Ja miałem taki okres tam, że no, zaczynałem się rozpędzać tak naprawdę, zaczynaliśmy robić w większą skalę. Wszystko wyglądało dobrze, ale to gdzieś tam już też trochę wcześniej, w momencie jak zaczęły stopy procentowe się podnosić, no to my mieliśmy 3 mieszkania na 4 piętrach, blokach bez windy, takie duże, ponad 55-metrowe. Czyli najgorzej. Tak, czyli tak. Nie tak jak na szkoleniu. Trochę żeś odkręcił po swojemu. Ja w ogóle bardzo dużo mieszkań na 4 piętrach robię i sprzedają się i fajnie się sprzedawały, ale wtedy był taki moment, że akurat mieliśmy takie mieszkania i gdzieś tam przestały się sprzedawać te mieszkania i to już niezależnie od ceny gdzieś tam sprzedaży obniżaliśmy, podnosiliśmy po prostu gdzieś w tym mniejszym mieście, tam w Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim działam, więc tam na chwilę to się zatrzymało. No i też dzięki właśnie temu, że mam bardzo dobrych inwestorów, z którymi działam, no to stwierdziliśmy, że okej, czekamy na sprzedaż. Oni też wiedzieli, że jest taka sytuacja i po prostu stwierdziliśmy, że to przeczekamy. Czyli to nie była kwestia, czy stracicie pieniądze, tylko kiedy tak naprawdę zjecie zysk, prawda? Tak. Okej, czy to mimo tego, że czasy były cięższe, prawda? No bo przyszła wojna i nagle ludzie się zastanawiali znowu, jak po COVID-zie, czy koniec świata nastał, prawda? I tak dalej. To jak te inwestycje się skończyły? W sensie takim, że jakie zyski były? Finalnie wszystkie inwestycje sprzedaliśmy. Na niektórych były fajne zyski, na niektórych były trochę mniejsze, ale też satysfakcjonujące. Inwestorzy oczywiście też dostali wszystko to tak jak się dogadywaliśmy. I dalej z tobą działają? Tak, i dalej ze mną działają. Wręcz nawet wtedy, jak kluczowe było też w tamtym momencie to, że jak mieliśmy te duże mieszkania, które się nie sprzedawały, to działałem dalej i szukałem mniejszych mieszkań i też nawet z tymi samymi inwestorami po prostu wchodziliśmy w kolejne mniejsze mieszkania, które udało się sprzedać szybciej. No dzięki temu mogliśmy się utrzymać gdzieś tam na powierzchni i jak to przetrwaliśmy, no to teraz już naprawdę robimy jeszcze większą skalę i działamy. Nie? Super. I ile masz w tym momencie mieszkań? Ile sprzedajesz w tym roku? Bo mamy dzisiaj 26 listopada? Tak. 26 listopada 2023 i powiedz mi, w tym roku ile sprzedałeś mieszkań, a ile udało Ci się już kupić? W tym roku chyba około 10 mieszkań już sprzedaliśmy. Za dwoma mieszkaniami jeszcze czekamy. Lada moment będzie decyzja, bo na kredyt, więc tam czekamy za tą decyzją. Ale tam już jest to końcowy etap. I 12 mieszkań też pozyskaliśmy w tym roku. Także no tak, w jednym momencie mamy teraz średnio około tam 7 mieszkań. Nie? Niektóre już się sprzedają, niektóre zaczynamy tam jakiś remont. W tym roku myślę, że w okolicach 500 tysięcy pewnie zamkniemy taki całkowity zysk gdzieś tam z inwestorami, z którymi działam. Udało się też zrobić jednego flipa tam na niecałe 100 tysięcy zysku. Okej, a myślałeś sobie kiedyś, jak zaczynałeś ten biznes, że będziesz tyle zarabiał na tym? Jak już wiedziałem, na czym to polega, to oczywiście planowałem i spodziewałem się, że te zyski takie powinny być. Natomiast jak jeszcze nie znałem tego biznesu, no to absolutnie się tego nie spodziewałem. Na początku gdzieś tam były jakieś pomysły, żeby z Anglii ściągać auta do Polski. I flipy na autach. Tak, flipy na autach. No ale szybko zobaczyłem, że to jest no, dużo fajniej jednak flipować tymi mieszkaniami. Ale lepiej zrobić parę mieszkań niż kilkadziesiąt samochodów, tak naprawdę. Tak. I to jest o wiele lepszy biznes. Jak zareagowało Twoje otoczenie, jak zacząłeś flipować, zacząłeś zarabiać pieniądze. Czy coś się zmieniło?
Wiesz co, znaczy no, dużo się nie zmieniło. Gdzieś tam powiedzmy, jak chodzi o najbliższych znajomych, no to trochę gdzieś tam kontakt taki teraz mam z jednym znajomym, reszta no to gdzieś tam już trochę inne mamy tematy, inne mamy wartości. Rodzina dosyć pozytywnie, wiadomo, ja im tam za dużo nie mówiłem właśnie, tylko zacząłem działać i dopiero jak już działam, no to dopiero już o tym wiedzą, ale no na przykład no są też osoby, które mówią, że ja nic nie robię tak naprawdę, tylko siedzę w domu, no ale no, jeżeli ktoś tego nie rozumie, no to... No to ktoś prostu... nie widzi tego, prawda? Tak. Jakie miałeś największe wyzwania, jak zaczynałeś flipować, jakby z czym to się jadło? Jakby, czy miałeś jakieś problemy na samym początku, na samym starcie? Wiesz co, no na samym początku wiadomo, jest dużo dylematów, dużo jakichś takich wątpliwości, zwłaszcza przed zakupem na przykład pierwszej inwestycji. Ja miałem też to szczęście, że mój pierwszy inwestor, Adam, który ze mną zainwestował 50 na 50, on jest z twojej grupy, znalazłem go na grupie absolwentów, i bo miałem już okazję zarezerwowaną. No i on też flipuje, więc tak naprawdę nie dość, że był moim inwestorem, z którym dalej współpracuję, to jeszcze można powiedzieć, że był takim mentorem i mi dużo rzeczy powiedział. On też był na szkoleniu i też już robił flipy po szkoleniu. Tak. On już w ogóle dużo wcześniej robił flipy, a później był też na szkoleniu, po którym tam dużo rzeczy poprawił i też działał. No i tak naprawdę to było też bardzo, bardzo pomocne. Nie? Super, a z tak swojego punktu widzenia, jak byłeś na szkoleniu i później widziałeś to w praktyce, no bo przyjechałeś jako osoba świeża, taki żółtodziób, prawda? I zobaczyłeś, jak to działa. I zacząłeś to później wdrażać, to miałeś takie momenty, żeby robić trochę, chciałeś trochę robić inaczej po swojemu i... Wiesz co, no wiadomo, zawsze są takie momenty, że się gdzieś tam myśli, że można by było zrobić inaczej, ale ja akurat jestem taką osobą, że jeżeli już zaufałem tobie, powiedziałeś, jak to robisz, bo bardzo dużo wiedzy na tym szkoleniu dostałem, A, B, C, D, jak to wszystko robić, i no i stwierdziłem, że to musi działać. I tak naprawdę nawet jeżeli były pokusy, żeby zrobić coś inaczej, no to stwierdziłem, nie, robię według schematu, no i tak trzeba, nie? No to dobry uczeń, bardzo cieszę się. Słuchaj, a jeżeli chodzi o jakieś problemy, na mieszkaniu jakieś przypały miałeś, prawda, czy jakieś były sytuacje, które były trudne do rozwiązania, czy jakieś takie chwile zawahania? Wiesz co, no zawsze, często są takie sytuacje. Przy pierwszym mieszkaniu też tam się okazało później, że zalaliśmy sąsiadów, znaczy nie my, tylko już tak naprawdę klient, jak kupił to mieszkanie, to się okazało, że tam pod brodzikiem coś źle podłączyli i jak pani się kąpała, to zalała sąsiadów na dole, no ale no to wszystko trzeba było zrobić, naprawić i wyjaśnić. Są takie sytuacje różne. Mieliśmy też taką śmieszną sytuację fachowców, którzy robili nam mieszkanie i wszystko było w porządku, tylko no oni sobie tak lajtowo do tego remontu podchodzili. Na szczęście miałem twoje umowy i tak dalej, kary umowne, i no oni sobie tam wesoło od 10 do 14 robili i symulowali bardziej. Tak. I czwartek, 14 weekend, i no ale później zaczęli dzwonić do mnie, nagrywać się tam na WhatsAppie, że chcą zaliczki. No ja do przodu żadnej zaliczki nigdy nie dawałem. No więc mówię, no po skończonym jakimś tam etapie możecie dostać daną kwotę, nie? Jakby po całości. No i wtedy oni robili coraz więcej, ale no te telefony były co chwilę, to było strasznie irytujące, bo gdzieś tam po nocach nawet potrafili mi jakieś głosówki na WhatsAppie zostawiać, i no i to było tam głosówki tego typu, że Patryczku, nie martw się, my tutaj ram pam pam, zaraz skończymy remont, będzie wszystko zrobione, ale no potrzebuję kasę, musisz dać mi teraz tą zaliczkę. No ale dosyć sztywno się tego trzymałem, że no nie możemy, no musicie zrobić dany etap, tym bardziej, że już na etapie remontu znalazłem klienta, podpisałem z nim umowę przedwstępną i tam też mieliśmy już termin. Na szczęście dałem sobie tam trochę luzu, ale mieliśmy też już termin, do którego musieliśmy się wyrobić z tym remontem. No na szczęście udało się, ale też tam już na samą końcówkę
razem z żoną musieliśmy wejść im pomóc, bo by nie dali rady. Ale już nie pracujecie z nimi, tak? Nie pracujemy. Okej. Wiem też, że pracujesz, już masz swój zespół, prawda? Bo też robisz to w większej skali. I spotkamy się trochę też przy okazji flipów hurtowych, bo byłeś u mnie na szkoleniu w ten weekend, który był. Mhm. Więc przy okazji tego udało nam się spotkać i nagrywamy teraz ten wywiad. Jak to teraz u Ciebie wygląda? Ile masz osób? Kto z Tobą pracuje? Jak wygląda ta struktura? Tak, no teraz zresztą ja już od początku o tym myślałem i chciałem tak biznes prowadzić, żeby zrobić z tego biznes, a nie samemu działać. Mhm. Także w tym momencie mamy asystentkę, mamy koordynatora, z którymi współpracujemy. Także mamy zespół, tworzymy ten zespół cały czas, mamy procedury, koordynatora procesy. Koordynatora remontów, prawda? Tak, koordynatora remontów, tak. Żeby wszyscy jakby wiedzieli, że to jest nie koordynator biznesowy, tylko zajmuje się głównie remontem i oddelegowujesz mu tam tak, takie tak. Nadzoruje po prostu ekipy remontowe, dowozi towary i tak dalej, nie? Także już mamy takich ludzi, więc gdzieś tam niektóre rzeczy mogę oddelegować i mogę skalować ten biznes, mogę skupić się na poszukiwaniu mieszkań. Na samym początku, czy nie miałeś obawy, że nie znajdziesz bez kapitału się tego nie dorobić? Bo to jest częsta obawa ludzi, którzy chcą wejść we flipy, mówią, nie mam kapitału, więc nie robię nieruchomości. Kropka. Tak, tak. Oczywiście wiadomo, że miałem obawę, ale tam sobie założyłem jakiś plan A, B, C i stwierdziłem, że szukam inwestorów i tak naprawdę no, zarezerwowałem mieszkanie za 10 tysięcy. No i co? No i w najgorszym wypadku po prostu straciłbym te 10 tysięcy i okazja by przepadła. Ale wiedziałem, że to jest okazja, więc po prostu... No ile to była okazja? Ile tam było zysku do wyjęcia? Wiesz co, no zarobiliśmy 60 tysięcy na tym pierwszym flipie, więc fajnie. No, gdzieś tam w kalkulacjach to było pokazywane tam około 40 tysięcy, bo ja zawsze też tak bezpiecznie liczę. No i mówiłeś o tych inwestorach. Kolejnych inwestorów, no to już gdzieś tam jak działałem, to się okazało, że tego mojego pierwszego inwestora, siostra, też chętnie by ze mną zainwestowała. No i z nią też tam robiłem kolejne tematy. Później też tam po znajomościach udało się kolejną jakąś osobę znaleźć, no i też robimy dużo tematów, więc teraz już tak naprawdę z pozyskaniem inwestora nie mam absolutnie problemów. Tak naprawdę no, szukam okazji, bo... Okej. Okay. Jak to jest teraz z tymi szukaniem okazji? Czy łatwo jest znaleźć okazję? Czy jakby ile Ci udaje tych okazji znaleźć? Wiesz co, no, zawsze można znaleźć okazję, zawsze są ludzie, którzy mają jakąś potrzebę, żeby sprzedać szybciej mieszkanie. No i wtedy po prostu decydują się na szybką sprzedaż. Także no, staram się pozyskiwać przynajmniej jedną okazję miesięcznie. No i to na spokojnie, nawet w takim mniejszym mieście udaje się realizować. Jakie błędy popełniłeś podczas tych 3 lat robienia flipów? Jak uważasz, co byś cię zrobił inaczej? Wiesz co, na pewno w tym momencie takim ciężkim, kiedy mieliśmy te duże mieszkania, to bardziej bym dywersyfikował, czyli... Kupować małe. To znaczy tak, kupiłbym jedno takie duże na czwartym piętrze, bez windy, ale kolejnego już bym nie kupował, tylko bym kupił inne, po prostu mniejsze, albo na jakimś innym piętrze. Żeby nie być zapakowany ten sam towar i to jeszcze mało ruchliwy. Tak, żeby nie być po prostu w tych samych mieszkaniach. No wtedy też mieliśmy dosyć trudny moment, bo te mieszkania stanęły, więc też no, jestem wdzięczny bardzo mojej żonie. Ona wtedy też poszła na etat, żebyśmy cokolwiek mieli, no ale jak udało się to przetrwać, no to teraz już też mądrzejszy działam dalej. Jakbyś ich nie kupował, to byś na pewno nie miał problemu, bo by się wszystko szło, prawda? No bo moja strategia jest dobra na każde czasy, a ja ją wychowywałem się, może być, zaczynałem ten biznes w ciężkich czasach, więc w tych czasach trzeba było robić tylko rzeczy, które są zawsze rentowne, a nie zależy od tego, czy jest hosta, prawda? Tak. Ale to, wiesz, ja na przykład nie kupuję, bo za każdym razem jak kupuję jakiegoś takiego szrota na czwartym piętrze, to zawsze coś się zmieni, tak? Zawsze jest dłużej, to trwa i choćbym nie wiem, jak czarował, to po prostu on się dłużej sprzedaje. Jak mam dobre mieszkanie, nie Gargamela, jest inaczej. A powiedz mi, gdzie byś chciał być za te 5 lat, albo za parę lat, jakby w tym kierunku idziesz, gdzie byś chciał, co byś chciał robić, ile byś chciał robić biznesu? Wiesz
co, mam wiele projektów, nad którymi teraz pracuję i tak naprawdę zobaczymy, w który z nich pójdę dodatkowo, bo chcę, żeby ten biznes flipowy cały czas działał, a kolejne projekty po prostu robić. Także jest dużo różnych pomysłów. Też szukam ludzi, którzy gdzieś tam byliby chętni na to, żeby ze mną współpracować. Można łatwo mnie znaleźć w internecie, też tam na Facebooku, Patryk na Instagramie. Tak. Jeżeli ktoś by chciał jakoś współpracować, to zapraszam. No więc tak jak mówię, chcę, żeby flipy działały, żeby ten biznes sobie tak na automacie sobie pracował, a do tego chcę robić większe jakieś projekty, jakieś biznesy. W Anglii mam rodziców, też patrzę na tamten rynek, bo tam też jest fajny rynek nieruchomości i na pewno przyszłościowo też tam będę chciał inwestować. Tutaj w Polsce też różne rzeczy z nieruchomościami i nie tylko. Patryk, a powiedz mi, bo ty działasz też w takiej grupie, prawda? W grupie stworzyliście taką grupę wewnętrzną, taki mały mastermind. I powiedz, jak to działa? Bo wiem, że z Kasią Górską rozmawiasz i pracujesz, tak? Na co dzień. Jak wy się wspieracie? Jak to działa ten wasz taki grupa mastermindowa? Tak, wiesz co, i z Kasią, i z Szymonem tam współpracujemy, tak więc też dzielimy się asystentką, dzielimy się koordynatorem, także mogliśmy już nawet na wcześniejszym etapie pozwolić sobie na to, żeby tych ludzi zatrudnić. Asystentka pracuje u każdego z nas na 1/3 etatu, w sumie ma cały etat, tylko że w trzech firmach. Mamy biuro, które dla niej wynajmujemy, też tam w tym biurze może pracować. Także głównie to na tej zasadzie działa, że po prostu jesteśmy w stanie tymi pracownikami się dzielić, nie? I bardzo, bardzo fajnie to funkcjonuje, no plus oczywiście się wspieramy na lokalnym rynku i pomagamy sobie, nie? Okej, super. Bo jesteś też u mnie właśnie na flipach hurtowych, prawda? I z jakim założeniem jechałeś, prawda? A z czym wróciłeś? No bo jakby po co tam jechałeś? Czegoś chciałeś się dowiedzieć? I jakby z czym wróciłeś? Jakby jakie były dla ciebie najważniejsze takie momenty aha na tym szkoleniu? I co ci otworzyło najwięcej oczu i... Tak, wiesz co, tak, jechałem z takim nastawieniem, że może coś tam jeszcze się dowiem, czego nie wiem no i fajnie, dowiedziałem się różnych fajnych rzeczy i dużo kontaktów, to też bardzo, bardzo na plus. Z takich rzeczy, no to na pewno dowiedziałem się, jak to robić faktycznie na większych budynkach, na kamienicach, jakieś większe projekty. No więc też będziemy na to patrzeć i będziemy myśleć. A co było dla Ciebie szczególnie ważne? Czy bardziej byś szedł taką jakby przerabianie budynków fabrycznych na mieszkania, czy na przykład bardziej kamienice? Wiesz co, u nas kamienice są tak sobie, ponieważ te mieszkania w kamienicach, nawet zrobione fajnie, ładnie, sprzedają się trochę taniej, więc chyba te kamienice nie, chyba że coś by się zmieniło, albo naprawdę jakaś ładna by była kamienica, to można by było to rozważyć, albo w naprawdę atrakcyjnej cenie. Bardziej właśnie może takie jakieś budynki, które trzeba przekształcić, które są na przykład szwalnią albo czymś innym, więc może bardziej w tym kierunku. Może też rynek pierwotny, cały czas też to analizuję. Ale rynek pierwotny, żeby kupować na pierwotnym, czy żeby budować? I to, i to. Analizuję kupowanie na rynku pierwotnym, ale może nawet gdzieś tam też ta deweloperka. Może nawet bardziej, nie? Super, super. Także Patryk, ja Ci w takim razie życzę samych sukcesów, żebyś generalnie zaczął budować, zaczął zwiększać swoją skalę, no bo to po to się spotkamy. I gratuluję Ci tego sukcesu, gratuluję Ci tych 30 flipów. Mam nadzieję, że spotkamy się następnym razem, załóż przy 100 flipach i jak zaczniesz swój pierwszy projekt deweloperski albo jakiś pierwszy większy projekt będziesz miał skończony. Także dzięki wielkie, piąteczka. Dzięki. I słuchajcie, jeżeli chcecie też flipować i zacząć robić flipy, no to zapraszam Was też na moje warsztaty. Szczegóły są w link w opisie, możecie sobie kliknąć, tam są wszystkie szczegóły. Cześć.